Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Piłkarze Polonii Kępno przegrali kolejny mecz tej wiosny. W drugiej kolejce rywalizacji wielkopolskiej czwartej ligi ulegli Winogradom Poznań 0-2. Tak bezradnie biegających po boisku piłkarzy z Kępna już dawno nie widzieliśmy. Chaos, brak płynności, odpowiedniego timingu, a przede wszystkim pomysłu na konstruowanie akcji, po których można byłoby w ogóle mówić o klarownych sytuacjach do zdobywania bramek. Do tego wolne tempo na tle wcale nie wymagającego przeciwnika z Poznania nie wróży nic dobrego. Mieliśmy kilka sytuacji, mogliśmy strzelić trochę więcej bramek, ale z samego przebiegu spotkania jestem bardzo zadowolony. Mieliśmy plan na Polonię, wiedzieliśmy jak zamykać się w obronie, żeby nie mieli przestrzeni do rozgrywania piłki i myślę, że plan zrealizowany w 100%. To znaczy, miał Pan plan na ten mecz? Oczywiście. Mieliśmy plan, żeby po prostu tutaj wygrać. To, co robiliśmy na treningach, chcieliśmy po prostu zrealizować. No po prostu się nam nie udało. Pierwsza połowa przespana całkowicie, bym powiedział, dopiero dziś w drugim fragmencie gry, czyli w drugiej połowie zaczęliśmy coś grać, ale też za dużo tych sytuacji nie było. Odkryliśmy się, stworzyliśmy przeciwnikowi pole gry do tego, żeby nas gdzieś tam skontrował i dzisiaj przegrywamy 2-0. Trochę martwi to, że nie mieliśmy zbyt wielu argumentów, żeby wywalczyć choćby jeden punkt. Być może, gdyby udało się strzelić na początku drugiej połowy bramkę kontaktową, inaczej by się to potoczyło w końcówce, ale to było 2,5 akcji w meczu. Co mało tych akcji było, zdecydowanie. To, jeżeli chce się wygrać u siebie, to trzeba to stwarzać sytuację. My po prostu w tym elemencie gry byliśmy dzisiaj niedysponowani. Faktycznie dwie sytuacje takie, można powiedzieć, klarowne w drugiej połowie. Słupek i strzał obok słupka, które praktycznie powinno być światło bramki i wtedy może inaczej by się mecz potoczył. No ale to jest takie gdybanie. Trzeba było to wykorzystać, co mieliśmy i może ten mecz by się inaczej potoczył. Na dzień dzisiejszy musimy przełknąć gorycz porażki, bo to boli. Rzeczywiście chcieliśmy inaczej rozpocząć ten sezon w ogóle u siebie szczególnie, tym bardziej, że tydzień temu naprawdę przyzwoicie zagraliśmy z Kurnikiem na tle Kotwicy, a dzisiaj to tak jakby było to spotkanie pucharowe, ala 2 Warta Poznań. Prawda, że tak widziałem akurat chłopców na treningach i oni z większym zaangażowaniem, nawet płynnością w grze takiej treningowej wyglądali lepiej na treningach niż w meczu. Coś ich paraliżuje? To też mnie w ogóle zastanawia, że ja po tym mikrocyklu treningowym w tym tygodniu nie podejrzewałbym, że my tak się zachowamy, przynajmniej w pierwszych minutach spotkania, że będziemy tak bojaźliwi. Nie wiem, z czego to wynika jeszcze na dzień dzisiejszy, ale po obserwacji treningów i zachowania to byłem zdecydowanie na tak, że ten mecz po prostu wygramy. Będę rozmawiał z zawodnikami, jaka jest przyczyna. No nie wyglądało to dobrze i to trzeba powiedzieć sobie szczerze. I obyśmy tylko poprawili to jak najszybciej w następnym tygodniu i do najbliższego meczu. Dwie bramki w tym spotkaniu strzelił Hubert Babicz. Kępnianie po tej porażce znaleźli się tuż nad strefą spadkową. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.